Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. To Atom i kolejna przygoda. Ogielówka dalej wita nas. Ten wyglądający na zmęczonego i zdenerwowanego czarnowłosy mężczyzna głęboko nad czymś rozmyśla. Wyczuwając twoją obecność, odwraca się ku tobie z szerokim uśmiechem, który momentalnie znika, gdy mężczyzna ciężko wzdycha, znów pogrążając się w jego myślach. Och, przez chwilę myślałem, że to wrócił Pietrucha. Cześć podróżniku, co cię tu sprowadza? Kim jest do cholery Pietrucha, kolego? Powiedz mi, co masz na myśli. Mężczyzna wzdycha ciężko. A co z nim? Pietrucha był moim partnerem. Razem ściągaliśmy długi. Nasze szwostwo od niezależnego banku Pustkowi nawet myślało, że jesteśmy braćmi. On był tym wluzowanym i charyzmatycznym. Pietrucha zbierał informacje o naszym celu, a następnie ja aresztowałem dłużnika lub konfiskowałem jego własność. Ale przeprowadzałem egzekucję, jeśli dłużnik naciskał na to trudniejsze rozwiązanie. Ale teraz Pietrucha już nie ma. To było takie głupie. Przeczesywaliśmy teren wokół Fogielówki, poszukiwanie gangsterów Cigurowa. Gdy nagle osaczyła nas cała chmara smugów. Musieliśmy przejść nad podziemnym gniazdem. Uciekaliśmy w popłochu, dopiero do Fogielówki. Dobiegłem do Fogielówki, przepraszam. A Pietrucha? Wciąż słyszę krzyki jego agonii z chwili, gdy upadł. Tylko nie w twarz, wy kurwy. Nie! Teraz może już nigdy nie uda mi się dorwać Cigurowa. No chyba, że jakiś błagający się awanturnik pojawił się znikąd, aby mi pomóc. Być może ktoś taki jak ty. Dokładnie mi to wytłumaczy, zobaczymy. Posłuchaj, ten gangster zwany Cigurowem obrabował kuriera bankowego i uciekł z pieniędzmi. Potrzebuje kogoś, kto przejmie rolę mojego martwego partnera, bo rozmawia z trzema ludźmi, którzy, jak podejrzewam, wiedzą, gdzie chowa się Cigurow. Następnie zgłosi się do mnie z powrotem, a ja zajmę się resztą. Co ty na to? Mogę być zainteresowany. Daj mi więcej szczegółów. Po obrabowaniu kuriera Cigurow zniknął z powierzchni ziemi, ale jego powierzchnię pomagierzy wciąż się kręcą. Zanim zniknął, mój partner Pietrucha odnalazł trójkę z nich. Cyganka Kalindra była dziewczyna złodzieja, mieszka na statku w Pierygonie, zajmuje się czymś związanym z miejscowymi walkami psów. Jego stary partner Richard Serb zajął się pustelnictwem. Można go znaleźć blisko lokacji zwanej miejsce wypadku. Członek jego starego gangu, zakapier zwany panem Matwiejem, przesiaduje w starym zamku w wąwozie niedoli. Przekona ich, żeby wyznali ci wszystko, co wiedzą, a ja postaram się złożyć to do kupy. I mam dla ciebie 1000 rubli. To była działka Pietruchy za ukończenie zadania. Dobrze, pomogę ci. Świetnie, pokaż mi twoją mapę. Mężczyzna dokładnie przygląda się twojej mapie i upewnia, że wszystkie ważne miejsca są zaznaczone na mapie, czy ją oddaje. Ale pamiętaj, musisz porozmawiać ze wszystkimi trzema. Cigurow nie jest jakimś idiotą, który po prostu by wyłożył swój plan działania. Ale wiem już kilka rzeczy i jeśli będę naprawdę dokładny, to może uda nam się natknąć na coś przydatnego. Masz tak jak w ruskim banku, ale jest jeszcze inna sprawa, którą chciałbym omówić. Dobrze, czego jeszcze potrzebujesz? Zadaj jakieś inne pytania. Kim tak naprawdę jesteś? Wybacz, ale nie podam ci mojego imienia. Po prostu nazywają mnie stróżem prawa. Rozumiem. Czym się zajmujesz? Jestem windykatorem niezależnego banku Pustkowi, organizacji finansowej Strudogradu. Nie planują ekspansji do tego miejsca. Jest zbyt dziko, jak nad usługi bankowe i kto by w ogóle brał kredyty? Stalkerzy, hodowcy buraków? Prostytutki? Dobrze. Znaczy, dobre pytanie, mam dla ciebie kolejne. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Ze ścianek. Właściwie to jest bardziej przyzwoite niż północ lub martwe miasto, ale to niezbyt wiele, jeśli chodzi o odsetek. Uwierz mi, wszystko jest względne. Kolejne pytanie. Słyszysz jakieś plotki? Większość osad tym ze ścianku jest ze sobą połączona, na przykład Krasnoznamiony. Obserwuje od Radnoi, jest ciągle w konflikcie z Pierygonem. Jest jeszcze to jedno gospodarstwo otoczone przez umocnienia bandytów, jednak ignorowane przez inne frakcje. Mieszka tam cała rodzina. Nazywa się Bezpieczna Podróż. Ja i mój świętej pamięci partner natknęliśmy się na nią przypadkiem. Rodzina była w siódmym niebie, że trafiła im się okazja do handlu. No i pewni siebie też by tam dobrze przyjęli. Dzięki za informację. Czyżbyśmy dodatkowo mieli jakieś zadanie jeszcze? Stary zamek, miejsce wypadku i Pierygon. Zakonnik. To on jest zakonnikiem? Aha. Pobliżę tajemniczego dnowa. Dobra, kukurydzę. Pustoszy. Arachnidusów. 50 muchomorów. Pajęcze mózgi. Na południowym zachodzie pustoszy.
Pojęcie mózg. Mam ich 7, a potrzebuję 20. Spoko. Do zrobienia. Tu jest jeszcze jakiś jegomość. Wyczuwając twoje podejście, brodaty wielkolud odkrywa się od kubka z wódką i uśmiecha się dobrodusznie dla ciebie jak stary kumpel. Jednak przez chwilę masz wrażenie, że cały jego łaskawy wygląd jest tylko fasadą. Tylko na chwilę. Będziesz zdrowy, przyjaciel. Usiądź z drogi. Chodźmy coś zjeść. A o czym pogadamy? Mam jedną pracę, którą chcę, ale nie mogę zrobić. Nie masz nic przeciwko, aby zrobić dobry uczynek, a jednocześnie zarobić trochę pieniędzy? Wszystko będzie piękne i smaczne, gwarantuję ci to. Dobrze, opowiedz mi o szczegółach. Słyszałeś o mutantach? Oczywiście, że tak. Nie mówię o myrmikach i arachnidusach, ale o ludziach mutantach. Biedacy ludzie na pustoszach są bardzo podejrzliwi. Wszelkiego rodzaju fanatycy polują na nich jak na bestie. W krasnoznamionym są one z dużym skrzypieniem tylko dozwolone. Ciężko im żyć. No dobrze, byłoby tylko to wszystko, ponieważ wciąż mają całą masę chorób genetycznych. Istnieje predyspozycja do różnych rodzajów raka i wszelkiego rodzaju światłowstręt. Fobie i śmierdzące katary. Mają ciężkie życie, bardzo ciężkie. I dlatego staram się pomagać mutantom. Jest to możliwe. Jak to możliwe? Znaczy, jeśli to możliwe, jak to możliwe? Ale czy nie dobro? To jeśli nie my, zwykli ludzie, prawda? Zgadzam się, stosunek do mutantów na świecie jest często nieuzasadniony. Właśnie, ścigają ich w taki sposób, że... Nie mówmy o smutku. Słuchaj, pracuję jako listonosz. Niedawno dostałem cały pakiet proszku leczniczego, który pomaga mutantom w walce z ich licznymi dolegliwościami. Chciałem zanieść go do wędrownego cyrku mutantów, który wstał obok rozbitego samolotu, ale potem dowiedziałem się, że jeśli jestem śledzony przez Straż Krasnoznamionego, nienawidzą mutantów i chcą, aby wszyscy wymarli. Te gnojki już mnie znają, boją się, że nie dotrę z takim cennym ładunkiem. Jak pić? Wymyślić jakiś zwodniczy powód. Zatrzymać się na drodze i skonfikować wszystkie leki. No ciebie nie znają, może zakradniesz się pod ich nosem i nie przyciągniesz zbytniej uwagi. Przynieś lekarstwo do cyrku, oddaj je tam i zdobądź pieniądze za szlachetną pracę zbawiciela życia. W porządku, możesz to zabrać. Świetnie. O tobie i o takich jak w przyszłości wiersze będą sylabować. Pamiętaj moje słowo, trzymaj paczkę. Twój rozmówca pokazuje ci mocne, prostokątne pudełko, które jest zapakowane i zwinięte tak mocno, że nie wyjdzie do środka bez zerwanego całego opakowania. Przekaż się klaunowi Chochotusze, który pilnuje miejsce do obozu mutantów. Zapłacić za to. Wiesz, gdzie jest ich cyrk? Nieważne, i tak ci zaznaczę. No to już wiemy. Tutaj, dobra, przyjaciel, zrobiłem dziś dobry uczynek. Czas jej zaszczyt wiedzieć. Teraz mam długą drogę do wąwozu nieszczęść. Jeszcze raz dziękuję. Pamiętaj, uważaj na strażników w Fogielówce. Są z milicji krasnoznamionego. Tylko ty możesz pomóc nieszczęśliwym mutantom. W porządku. I w powodzenia na drodze oczywiście. Tu są jakieś wolne pokoje, ale to kij z tym. Twardy mały mężczyzna, o siwych włosach i krótkiej fryzurze ożywa, trochę gdy się do niego zbliżasz. On spokojnie patrzy na ciebie. Lekki uśmiech zamarł na jego ustach. Witaj w Fogielówce, czego sobie życzysz? Drinka, przekąskę, pokój wypoczynkowy. Bardziej interesują mnie pytania? Dlaczego nie rozmawiać? Zwłaszcza, że mam teraz zdecydowanie mało pracy. Co możesz mi powiedzieć o Fogielówce? Miła, spokojna wioska. Jedyną atrakcją w pobliżu nas jest dudniący las. Chociaż punkt orientacyjny to jest mocno powiedziane. No nie wiem, jeśli chcesz, możesz to sprawdzić. Rozumiem, zapytam o coś jeszcze. Co dzieje się na pustoszach? Słyszałem, że obok upadłego samolotu rozbił się obóz prawdziwych cyrk mutantów. Chciałbym go zobaczyć. Może wyjdę w którymś dniu. Zobaczymy. Może wyjdzie. Pamiętam o coś jeszcze. Jakieś wlotki słyszał? Słyszałem, że po pustoszach wędruje jakiś krytyk kulinarny, który pisze artykuły do jednego szanowanego wydawnictwa Trudochradu. Szkoda, że nie przyszedł do mnie. Może liczba odwiedzających wzrosła, bo niedługo będę musiał się wycofać. Nie martw się tak. Pozwól, że zadam ci kolejne pytanie. Masz jakiś wiele gości? Nie bardzo. Czasami zatrzymują się karawany. Oni robią mi całą kasę. Czasami aż do następnego miesiąca. No, poza nimi... Nie mówmy o smutnych rzeczach. Pozwól, że zadam ci kolejne pytania. Zmieńmy temat. Muszę kończyć. To tutaj wszystko na luz. Tu jest ten jegomość. Możemy sobie jeszcze... Świnia! Kolejna świnia się poszła położyć. A my się wbijemy do magazynka. Za 10 punktów. Weźmiemy żarło oczywiście. I ziemniurów.
Ziemniorów daj! Dobra, co tu takie ciężkie jest? Ziemniory są ciężkie! Słona ryba. Ziemniory ino ciężkie. Tu są ule. No to generalnie nic ciekawego, nie? Zwykła wioska, tylko która dała nam trochę, że tak powiem, misji do wykonania. Ja tutaj już chyba zwiedziłem wszystko. Za 5000 kapsli to ja pieprzę, póki co. Idziemy... Co? Najpierw chyba pójdziemy do cyrku, potem spróbujemy poinformować w twierdzy, co się dzieje. Znaczy może o Tradnoje. Tam kukurydza mamy do zebrania dla dziadka jakiegoś. Moglibyśmy sobie to też wyczyścić, żeby to też już nie zalegało. Nie lubię, jeżeli za dużo zadań nam zalega w tym dzienniczku. Omin ich oczywiście, ja nie potrzebuję na razie, chociaż... Chociaż... Aha, przecież czemu ja sobie... Omi? Cyrk. No właśnie, bo cyrk ominął. Oni mówią, że gdzieś tutaj za krasnoznamionem miały być te pająki. Kolizja kolejowa. To jest jako miejsce wypadku chyba przetłumaczone. Tak mi się wydaje. Chyba śmiałek? Nie. Jak on się miał nazywać? Cyrk? Chochotysze? Może on to jest? Już tego nawet nie czytam. Nie, to nie ten klaun. Bambola. Tu jest Jan Joska. Iwan... Klaun Raege Zero. Gdzie znajdę Chochotysza? Nikolaj. Klaun Śmieszek. A może to ten? Ponury klaun Chotusza ukrywa manierkę z jakimś drastycznie pachnącym bimbrem. Aha, czyli to ten. Przyniosłem ci leki. Pokaż paczkę z proszkiem leczniczym. Z lekami? Tak, potrzebujemy ich. Dziękuję, mały towarzyszu. Właśnie mam klienta. Chory. Których ten proszek może rozjaśnić życie. Czekaj. Klaun wkłada w rękę do kieszeni swojej szerokiej spodni i wyciąga stamtąd zwiętą paczkę banknotów. Za dobry uczynek. Bardzo pomogłeś mutantom cierpiącym na choroby. Szkoda, że tak niewielu bohaterów jak ty zostało. A jeśli zobaczysz tego listonosza, który cię do mnie przysłał, przekaż mu najcieplejsze pozdrowienia ode mnie. Tak, przekażę, trzymaj się. 200 rubli, no zawsze coś. Zwłaszcza, że teraz ruble są mi potrzebne. Mamy 400, a potrzebuję 7 koła, więc no... trochę. Trochę jeszcze.
Zobaczymy, ile nam dadzą w twierdzy za odnalezienie jego mościa. Ale padnijmy najpierw na wszystko, co po drodze. Farma Bezpieczna Podróż. O, tutaj coś jest, widzicie? Tego wcześniej nie było. Warto by się tam było wybrać. On nam to odblokował. A widzicie, jednak ten gościu tutaj, który... Spotkaliśmy go już wcześniej. Jednak jest on potrzebny. On bez niczego tutaj po prostu nie egzystuje. Gdzie ten gość? Chyba, że z tej strony. Czekajcie, on z tej strony będzie. Chyba. Nie, on gdzieś tu powinien być. O, przepraszam. Tutaj. Dokładnie. O, przepraszam was. Najmocniej. Namaste. Duchy i ja witają cię. Przyszedłem tutaj w poszukiwaniu naszego wspólnego znajomego, Chigurowa. Pustelnik marszczy brwi i spuszcza wzrok. Chigurow, szlachetny bandyta, z którym napadałem na kupiu za starych dobrych czasów. Mój zaprzysięgły brat Chigurow? Nie, nie widziałem Chigurowa. Nie, może duchy lasu go widziały. Mam z nim teraz dobre smutki, bo jestem dzieckiem, przyrody i tak dalej. Ujawią mi swój sekret, jeśli uświadczysz dla mnie kilka przysług. Człowieku, to nie czas na zabawy. Uświadczyłbyś mi i Chigurowi przysługę. Sukces. Mężczyzna się lekko się czerwieni potakuje. Wstydź się. Nie mogłeś wyrządzić duchom przysługi? Dobra, niech ci będzie. Chigurow był tutaj kilka dni temu, tylko w interesach. Miałem kilka lasek dynamitu z czasu, gdy byliśmy w jego gangu. Dla samoobrony. Odkupił je ode mnie. Nie wiem, czy potrzebował ich na jakąś robotę, czy tylko, żeby mi zabrać. Jestem teraz pacyfistą. Co już wiesz? Od tego czasu go nie widziałem. Po co mu dynamit? Podczas naszych dni poza prawem zawsze staraliśmy się nikogo za bardzo nie krzywdzić. Kiedyś przyszło nam zabić psa strażniczego, potem przez tydzień palił mu znicze. Tak bardzo bardzo jęczał o tym się, że już miałem tego dosyć. Zazwyczaj dawał całe zrabowane pieniądze biednym, a teraz nagle zachciało mu się coś wysadzić? No to dziwne. Lecz posłuchaj, dziecię, jestem ogarnięty wątpliwościami. Tamten człowiek z Fogierówki wysłał nas, by znaleźć przestępcę, rabusia. Lecz według jego znajomego, ten Chigurow to tak naprawdę prawy człowiek. Może nie było mądrym przekazywanie informacji tego okrutnemu śledczemu. Czekaj, co? Więc nie jesteście jego przyjaciółmi? Poszukujecie go? No co wy ludzie, co do cholery? Nie sypcie na Chigurowa, to dobry człowiek. Taki dobry z niego chłopak. O to mi chodziło, mój dziki przyjacielu. No dobra, w porządku. Dziękuję za informację. Czyli... On po prostu... Jest takim Robin Hoodem? Czy tylko przedstawia go tak jeden kolega? Czy może trzech tak go przedstawi? Zaraz zobaczymy. A czy może nie taki zaraz, bo tutaj złapiemy jedną rozmowę. Drugą z jego byłą dziewczyną jeszcze uda nam się na pewno dzisiaj odbyć. Czekajcie. Twierdza, stacja paliw, tak? To była... Twierdza, stacja paliw. Czyli tutaj. A co to się tu stało? What the fuck? A, bandyci atakują. No nice. No nice. Najazd bandytów jakiś się tutaj nam... Ale ci ich tutaj prują w nich jak nienormalni. Nie chciałbym ich atakować. Ale wiem za to, że mogę sobie tutaj teraz pozwolić na plądrowanko. Cegły to ja nie chcę. W
sumie nic ciekawego tak naprawdę nie mają tu w sobie. Bez kitu nie mają nic ciekawego w sobie. Będą musieli coś ci moi kamraci ponieść. Jak tak można się w ogóle wybrać na atak na ten? Na obóz jakikolwiek. Nie rozumiem tego. A, 61 punktów jeszcze dla mnie wpadło. Nice. Ja nic nie zrobiłem nawet, ale spoko. Ruk. Cześć, jak tam poszukiwania Kostihama? Tak, co do poszukiwań. Dowódca placówki? Wykrzycz do siebie, znalazłem Kostihama. Znalazłem Kostihama. Mieszka w miejscowości Fogielówka. Fogielówka? Wiem o tym miejscu. Wioska nie jest tam daleko od nas. Mówisz, że Kostiham tam jest? Tak. Ustawił się. Założył rodzinę. Suka, założył rodzinę. Pokażę mu rodzinę, pokażę mu spokojne życie. Będzie jadł moje gówno. Zrobię mu piekło na ziemi. To dupek. Morderco. Nozdrza mężczyzny są rozdęte, oczy są przekrwione. I uwolnie cofasz się o krok, ale on już odzyskuje przytomność. Wąsacz bierze głęboki oddech i zwraca się do ciebie niespodziewanie, spokojnie. Podziękowanie, dzięki, że go znalazłeś. Dzięki, że się powstrzymałeś, nie strzeliłeś mu w łeb. A ja mam wizytę przy tulnej Fogielówce. Muszę odwiedzić starego znajomego. Spokojnie, komendancie. Tak był szlachetnym draniem, ale zmienił swoje życie. Nie jest już bandytą. Niech to będzie Matka Teresa i Gandhi razem wzięci. To nie zmienia tego, kim był. Och, kluczowym słowem jego życie. Ale moja rodzina, moi przyjaciele, moje nienarodzone dziecko już jej nie ma. Odebrał im życie, zabił ich. Idź już. Pogadamy, jak wrócę. No nie wiem, przemyśl to. No cóż, chyba lekko się tam zrobi nie to, co trzeba, no ale... Wykonaliśmy zadanie. Ten go idzie chyba zarżnąć. Oby nie. Oby, kuźwa, nie. Niech sobie urządzą męską pogawędkę, taką prawdziwą. Nie mówię, że nie, ale niech go nie zabija. Ciekawi mnie tak. Good. Mamy tyle żarcia, że możemy sobie na spokojnie zjeść. Ojejciu. Każdy z nas max? Max, dobrze. Trochę przeciążeni możemy zaraz być, ale... No nie ma tego złego. Możemy po drodze zajść jeszcze do... Krasnoznamionego. Możemy zajść. Albo nie. Zajdziemy sobie do tej wioski właśnie. Bo w tej wiosce podobno ma być jakiś handel rozwinięty. Że czemu by nie? Ja jestem bardzo chętny do eksploracji nowych terenów. Tutaj ma być handel, tak? Jeżeli tu będzie handel... Kurde, nie udało się. Mieliśmy negocjować, ja chyba dałem walcz... Czy uciekać, coś takiego? Dałem chyba?
Au. Ała! Ała! Zabij gnoja! Fidel! Ustań tylko. Proszę cię, ustań. Kurwa, Fidel! No Fidel mi zdych. Na to nie pozwolę. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Naprawdę? Nie no, naprawdę? Jeden gościu z kuszą zrobił tak... taki... przewól... przewól... prze... przezniszczenie. A chyba nie mieli lepszych zbroi, i tak dalej. A z czystej ciekawości, jakie wrażenia ma ta kusza? Gdzieś miałem chyba tą kuszę, co? Nie mam? Czy mam? No nie widzę. Dobra, żeby nie tracić czasu, gdzieś może ją przesiałem, przesprzedałem albo cokolwiek. Przecież on jemnął od razu za trzy dychy. A to nie jest mało. No, ja dałem spróbuj uciec, zdaje się. Omiń. Dużo ludzi spotykam na tej trasie. Bardzo dużo. Jakaś mała wioska to z tego, co tutaj widzę. Jakieś trzy budynki na krzyż. Ale zawsze coś. Miałem pójść pogadać z tą babką, no ale sorki, no. Tu ciekawe rzeczy. Ostrożnie poruszasz się w kierunku osady, którą już dawno zauważyłeś. No i wyraźnie jej farma jest zamieszkana. I najprawdopodobniej bandyci. W końcu przestępcy rzadko zajmują się bydłom, preferując naloty na osiadłych sąsiadów niż rolnictwo. A cisza tego nieestetycznego miejsca jest przerywana przez gdakanie kurczaka lub ponure krowie muczenie. Jednak starasz się zachować czujność. Ktoś w końcu wie, jakie obyczaje... Kto w końcu wie, jakie obyczaje i tradycje mają ludzie, którzy potrafią przetrwać, a nawet utrzymać gospodarstwo w tak odległym, głuchym miejscu, nawet na pustoszy? Sprężyste kliknięcie migawki strzelby w odległości kilku metrów od ciebie ostrzega, że odpowiedź na twoje pytanie otrzymasz już w każdej chwili. Stać! Bać się! Kto to? Skąd idziesz? Czego szukasz? Czujesz lodowaty wygląd niebieskich oczu wysokiej, smukłej dziewczyny, ubranej w obskurny mundur kamuflażu. Lufa podniesionej broni patrzy prosto w mostek nosa. Nie strzelaj, zmiłuj się, ja tylko spokojnie badam ziemię. Dziewczyna z pogardliwym uśmiechem na ustach opuszcza potężną broń, a ty w końcu masz szansę lepiej ją zobaczyć. Pierwsze, co zauważasz, jest już dość dziwne. Bohaterka, która rzuciła ci wyzwanie, ma nie więcej niż 20 lat. No trzyma się ściśle, pewnie bez strachu w oczach. Następną chwytliwą cechą jest sposób, w jaki dziewczyna trzyma nieporęczną broń. Nie ma wstydu w jej postawie. Wygląda jak ktoś przyzwyczajony do broni w ręku i gotowy do życia go bez zbędnych rozmów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pisk mnie rozzłościł. Ścinam świnie od 8 roku życia. No nie wyglądasz na bandytę. Dziewczyna myśli. Lufa broni w tym samym czasie prawidłowo podąża za twoim czołem, nawet gdy odsuwasz się trochę na bok. Wreszcie twoja rozmówczyni podejmuje decyzję. Zresztą na kupca też nie za bardzo jesteś podobny. A to wiele zmienia. Kupiec na pewno bez problemu przeszedł przez naszą wioskę, ponieważ jego usługi są nam potrzebne. I dla nas, i dla mnie, dla obrony, i ojcu do pracy. Mam potrzebuje ubrań. Nawet mała cały czas pyta, kiedy przyjdzie do nas handlarz, a ty?
Przypuśćmy, że uwierzę, że ty przybyłeś bez zbędnych intencji. Mów, co chcesz. Trafiłem tu przez przypadek. No, teraz słyszę, że potrzebujesz kupca. Może ja zamiast niego pomogę. Dziewczyna z ponurym wyrazem twarzy klepie małą skórzaną torbę na pasku. 20 naboi. A kiedy to się skończy, co mam zrobić z kolejnym nalotem? I kolejny nalot będzie. To już wiem na pewno. Nie bez powodu Stiopia Bialagan i jego dranie milczą tak długo. Pewnie coś specjalnego. To jest zadanie. Zdobyć co najmniej 20 garści prochu. Pieniędzy na tę sprawę już dawno zostały przełożone. Po prostu kupiec nie pojawia się, nawet jeśli zamówiła miesiąc temu. Jeśli go wyprzedzisz, zapłacę ci. Dopłatę, jeśli będzie trzeba. Zgoda? Mówisz o 20 garściach? Cóż, cokolwiek przyniosę ci. Dziewczyna uśmiecha się radośnie, ale natychmiast ukrywa tę emocję za grymasem obojętności. Zgoda. Jeśli będzie proch, będzie nagroda. W międzyczasie, chciałeś coś jeszcze? A może już idziesz? Co do prochu, który obiecałem. Tak się składa, że akurat proch to ja mam. Albo bynajmniej miałem. A nie, to są kule. Kurde. A ona potrzebuje prochu. Nabój do samopała. Kula do samopała. A mogę jakoś sam proch zrobić? Proch, mam 12. No cudnie. A mogę cię o coś zapytać? Kim jesteś? Dziewczyna mocuje broń do paska i kiwa głową. Mam na imię Alionka. Jak przedwojenna czekolada. A skąd jestem i dlaczego to tylko wielki szef na chmurze wie? Ta rodzina nie jest moją rodziną. Mieszkam z nimi, bronię przed najazdami, praktycznie sama. Bardziej już w jakiś sposób z przyzwyczajenia niż z wszelkich wielkich i silnych impulsów duchowych. Jak masz na imię? To bardzo proste. Moje imię... Wladimir. Będziesz z nami, Wladimir. Będziemy. Teraz jeszcze kilka pytań. Co ty tutaj robisz? Tak. Dziewczyna delikatnie głaszcze swoje pobijane samopoł. Dowodzę obroną silnego gospodarstwa żebraczego typu miłej drogi. Ta rodzina trzyma mnie od najmłodszych lat, odkąd straciłem swoją rodzinę w cholernych okolicznościach. Pomagam im odeprzeć najazdy. Nie wiem skąd mam takie umiejętności. Jakbym urodziła się jedną z tych rzeczy w ręku. Młoda wojowniczka znów klepie domową strzelbę, jak inny człowiek poklepowy kłębek ukochanego psa. Przeze mnie nawet nie przychodzą tu tak często. Większość miejscowych gangów najwyraźniej zdecydowała, że jest drogo tu iść. Nie ma żadnych łupów z tej samej rodziny, a ja przynajmniej kilka z nich i będę miała czas, aby zabić, zanim mnie dopadną. To nadal robi problemy, to tak to gang z Diopy Balagana. No ja go rozumiem. Jego starszy brat na jednym z moich ładunków odszedł w inny świat. Kawałek po kawałku. Za taki grzech się nie zemścić. Jeśli masz coś do zapłacenia, będę miał coś, co uspokoi jego stopę na zawsze. Dziewczyna negatywnie kręci głową. Nie, nie, nie. Nie pozwolę nikomu się wtrącać. Myślisz, że Stiopka nie ma pieniędzy? On może namówić jakąś większą bandę z gang granatów, zniszczyć całą naszą wioskę. Lub celnego strzelca. Bo moją duszę wysłać, ale nie robi tego, prawda? Bo chce mnie dopaść osobiście, a ja z przyjemnością go poznam. Dziewczyna ściska rękojeść swojej strzelby, a ja z dziwnym uśmiechem, że bez żadnych dodatkowych słów staje się jasne, że w tej sytuacji byłbyś piątym kołkiem. Przepraszam, że cię zaprosiłem. Opowiedz mi o swojej farmie. Dziura, nic więcej, tylko wytrwałeś, niektórzy jeszcze na prawach uchodźców nie wycofali się do krasnoznamionego. Dziewczyna mruczy w stronę domu mieszkalnego. Chociaż może to ma sens, chociaż chałupa i przekrzywiona, choć bandyci dręczą, choć pomocy i 3 dni nie można znaleźć, jeśli coś się stanie. No dalej, twoja ziemia. To dużo warte. Może masz rację. Jeszcze jedno pytanie. Co mówi miejscowa ludność? Miejscowa ludność? Cóż, męska połowa często narzeka, że kobieta naprawdę nie daje drinka. Kobieca połowa przygody szuka na swoją głowę. Jeśli chodzi o plotki, to masz jedną od handlarza, która po ostatniej wizycie zapomniał o drodze. Siedzi grupa bandytów w zasadce w pobliżu miejscowego obozu dla obłąkanych. Czekają, aż który handlarz z tą drogą pójdzie, albo karawana będzie mała. No zamiast tego widzą wujka ubranego poza pogodą, w kapeluszu szerokim rondem, wełnianym płaszczu, rękawiczka. Ten facet idzie, więc trumna ciągnie za sobą po drodze na sznurku.
Bandyci przed nimi wyszli. Domagali się wyjaśnień. Powiedział im, zaciągam przyjaciela, aby pochować. No oni nie wierzą. Mówią, przypuszczamy, że trumna jest pełna bakszyszu. Otwórz ją. Cóż, facet wzruszył ramionami, ominął trumnę, podniósł pokrywę. A tam ma karabin maszynowy przedrewolucyjny. Maxim. Odnowione wszystko, na dwójnogu. I 200 naboi. Chłopaki trochę zahamowali. A co dla nas trochę? To dla Maxima co najmniej 50 strzałów. Wszystkich ten dziwny facet położył w jednej kolejce. Z wyjątkiem jednego, aby opowiedzieć tę historię ludziom pustoszy. Natknięcie się na procesję pogrzebową jest ogólnie złe. A tutaj szczególnie. Zaciekawiła mnie ta historia o Maksimie. Zobaczymy, czy nas przepuści. Smutny siwowłosy mężczyzna z wielkami ciężkich ze zmęczenia lub kaca uderzenia cię po ramieniu. Świetnie, z czym przyszedłeś? Z czymś dobrym? Już to wiem, bo inaczej moja terrorystka zrobiłaby w tobie dziury od dawna. Znaczy, że po prostu chcę poznać miejscowych ludzi. Mogę ci zadać kilka pytań? Dobra, idziemy. Zadawaj swoje pytania. Kim jesteś? Bronisław Kukowski. Ojciec, rodzinny rolnik. I co tam jeszcze? Wszystko potrucha. Ty? Jak masz na imię? Ludzie nazywają mnie Władimir. Mężczyzna wykrztusił, połknął ślinę i uścisnął ci dłoń. Będziemy znani, Władimir. Będziemy. Będziemy. Co tu robisz? Prawem ziemię. Ziemia dużo prosi. Wszystko duży proszą. Ziemia żoną. Mężczyzna wzdycha smutno i opuszcza oczy. A jeśli ziemi nadal mogą dać swoją siłę, z kobietą, którą jest już zimą, nie wychodzi. To jest to gówno. Nie wiem, dlaczego to ci wyznaję. No, jak jest, tak jest. Niestety, mogę ci zadać jeszcze jedno pytanie. Co to za farma? Jak dla mnie nie ma nazwy. Dom, postój, jakoś tak. No, ludzi nazywali farmą przyjemnej podróży. Cholera wie dlaczego. Na pewno jesteśmy bardzo mili. Prawdopodobnie. Mogę zadać jeszcze jedno pytanie. Słyszałeś o tym coś ciekawego? Nie mam czasu na plotki. Myślę o Afryce. O Afryce. Tak, tak. Nikt jej jeszcze nie zbombardował, prawda? Nie wiem, ale czuję, że katastrofa nie była tak straszna jak u nas. Może nie było u nich wojny, może powinniśmy zacząć tam się przenosić. Masz pomysł? Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Dziewczyna na bramie powiedziała, że potrzebujecie usługi kupca. Mężczyzna chrząka z niezadowolenia i mruży oczy w kierunku, w którym zostawiłeś jego najstarszą córkę. Zawsze myśli o wszystkich. Życie na świecie jest wstydliwe po tym, co się stało. No tutaj się myliła. Nie potrzebuję już handlarza. Chciałem kupić nowe ciężarki, ale dosłownie tuż za ogrodem przyczepą motocyklową wykopałem. Teraz przynajmniej mogę handlować ciężarkami. Bardziej potrzebuję tego detektywa. O rany, do tego doszło. Detektywa? Po co? Wiesz co? Wirusówca rozgląda się i jeży. Albo detektyw, albo psychiatka, krótko mówiąc. Mężczyzna przychodzi na głośny szept. Ludzie mówią, że wędruje po naszej ziemi jakiś prostak, który nazywa się turystą koralowym. No nie jest turystą. Nie patrzy na nasze wioski, ani na miasta. Nie patrzy na zachowaną architekturę. No na nasze kobiety, rozumiesz? Mówisz, że mówił się aż 30 w jednym krosnozemionym na poziomie tango. Walc płciowy. Boję się, że uwiedzie moją. Nie zawsze jestem w domu. Nie zawsze jestem w domu. Zdarza się, że jeżdżę za kordon. Wymykam się na nocne łowienie ryb. Ona jest tu sama. Zrozum mnie, przyjacielu. I jak już tylko się kłócimy? A jeśli zdradziła mnie z turystą koralowym? Cóż, mogę wiedzieć. Jak to sprawdzić? To proste. Ten podstępny Casanova daje każdej uwięzionej kobiecie plastikowy pierścień na pamiątkę. Gdybyś tylko grzebał w rzeczach żony i znalazł pierścionek, wszystko od razu by się ułożyło. Zrobiłbyś coś takiego? Oczywiście, że tak. Dziękuję. Uspokój się. Uspokój moją duszę. Tak, ale najpierw proszę na kilka pytań. Identyfikator atomu. Anatolija Pawłowicza Białousa. O proszę. O proszę. Oj, 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 oj. Coś mi tu nie gra, panie kolego. Coś mi tu nie gra. Bronisław. Co to za dokument? Pokaż bilet atomowca. Mężczyzna mruży oczy i patrzy na bilet.
Tak, znalazłem kiedyś. Razem z naszą Alionką, córką adoptowaną. Nic więcej o nim nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Zupełnie. Następnym razem. O twojej żonie i turyście koralowe, tak? A co z nimi? Więc tutaj, bez zbędnych słów, przekażę pierścień. Facet patrzy na pierścień z takim strachem, jakby spodziewał się, że on uderzy go prosto w nos. Po minucie w tym stanie wzdycha i szmyrga nosem. Łoży pierścień do kieszeni. Dziękuję, dobra robota, trzymaj nagrodę. Podaję ci ciasną torbę z jakimkolwiek bogactwami ogrodniczymi. A tak, że 30 rubli. Nic więcej nie mam. Dziękuję, trzymaj się, stary. Co tam mi żeś mi zarzucał znowu? Chłopie. Żadnych bimbrów nie chcę. Ciężko, w sensie... Może tak, bimber może spoko ogólnie, ale ciężkie to są rzeczy i... No, słabo trochę z tym, stare papiery. O, teraz lepiej. Chyba właśnie zakończyłem związek małżeński. Tychże ludziów. No, ktoś się tam na pewno puścił. Dobra, idziemy do Peregonu. Idziemy jeszcze do Peregonu. Pogadamy sobie z tą panią. I będę musiał zakończyć, bo zaraz muszę niestety wyjść. Także pogadamy sobie jeszcze. Myrmiki. A tak. Myrmiki to są te mrówki. Teraz już to wiem. A gdzie te mrówki są? Nie ma tych myrmików, ej. Nie widzę tych myrmików w ogóle. Dobra, możemy sobie wyjść tutaj stąd. Przynajmniej nie ma jakiejś tam walki wielkiej. A tu jest ten myrmik. Leży. Leży. Możemy coś z nich wyciągnąć? Ruszą się nowe mrówki. O. Bierzemy to. Elegancko. ...69 punktów. Jakiś tunel w ogóle. O! Chyba właśnie przez przypadek natrafiłem na kolejne... 7 złodziei, na których się natknął. Już ustawia się jak w szereg przypominający... ...oddział strzelecki. Nie spieszy się do ataku, tylko przywódca bandytów. Ładna blondynka w stalowej zbroi. Zbójnica porusza się dumnie i pewnie. Takie dobrze utrzymane kobiety rzadko spotykają się w stosunkowo ładnych zakątkach pustoszy, nie mówiąc już o dzikich lasach. Kobieta odpowiada na twoje milczące zakłopotanie smutnym westchnięciem. Księżyc wschodzi na murę i wszystko umiera w dolinie. Ze wszystkich miejsc na świecie lot doprowadził cię w ręce białej śmierci, skazane za nas zagładę. Moje dzieci potrzebują jedzenia i pieniędzy. Kobieta mirga nosem i pokazuje na swoich bojowników. Ci z miłością, z niezachwianym oddaniem patrzą na nią w odpowiedzi. Tam skąd idziemy, tego już nie ma. No aby wyrzeźbić najsłodsze z tych pustoszy, musimy połączyć siły z moimi braćmi i przemyśleć plan ataku. Do tego czasu muszę być niewidzialna. Dlatego musisz umrzeć, nie bój się. Zrobimy to szybko, a potem chłopcy wykopią dla ciebie dobry i głęboki grób. Bądź grzeczny, a nawet rzucę na nią kilka łez. Kwestionowanie umiejętności przywódczych Leny w celu sprowokowania i zaintrygowania jej. Nie wierzę, że ktoś taki jak ty może być dobrym przywódcą. Wygląda na to, że twoje słowa ranią dumę dziewczyny. Nadmuchując nosa, uśmiecha się złośliwie. Myślisz, że to jakiś żart? Myślisz, że śmierć to pustka otoczona prostokrotnymi imionami, pretensjami, zwyczajami?
Staliśmy się tym, kim jesteśmy dzięki naszej sile, że własnej woli, bezwarunkowemu podporządkowaniu każdego, kto został przez nas podporządkowany. Myślisz, że siła jest w broni? W groźnych pięściach? Giwo, Waliko, pokaż mu siłę lojalności. Bez chwili zwłoki dwaj żołnierze drużyny przystawiają swoje imponujące noże do piersi i po chwili spadają na nich. A teraz umrzesz ty, skazany na zagładę, ale zostało ich tylko trzech. Także, no, pytanie, komu mam przypieprzyć pierwszemu? O, ja pierdolę. O, właśnie. O, właśnie. Komu bym nie przypierdolił? Ajajaj. Chyba nic z tego nie będzie. Gangbanger. Dobra. Skończymy sobie jednak tutaj. Bo już widzę, że będziemy mieli ostro przesrane. Także żegnam się z wami. Na razie.